real. Yeah. There was a war. Come on. Dzisiaj polska premiera Godzilla kontra Kong. Z tej okazji mamy dla was 10 teorii fanowskich na temat tego filmu. They are part of the Earth's natural defense system, a way to protect the planet, to maintain its balance. Kong's the last of his kind, but he's still growing. Przyjrzymy się najpopularniejszym i najbardziej fascynującym teoriom na temat tego, jak będzie wyglądać to epickie starcie. Napiszcie w komentarzach, kto według was jest prawdziwym królem potworów. Numer 10. Król tylko broni swojego tytułu. Jeśli jakieś dwie kultowe postacie stają naprzeciwko siebie, zwykle istnieje jakieś szczególne uzasadnienie. Biorąc pod uwagę, że obaj tytani byli wcześniej przedstawiani głównie w heroicznym świetle, większość ludzi zakłada, że na potwory zadziała jakaś zewnętrzna manipulacja. One at a time. Chociaż Godzilla czasem działa jako, powiedzmy, obrońca, to też stworzenie napędzane pierwotnymi instynktami. A kiedy jakiś rywal wpada na jego teren, będzie bronić terytorium. Dlaczego więc Konga miałby przywitać inaczej niż poprzednich gigantów? Pamiętajmy jednak, że Kong to małpa, która nikomu się nie kłania. Kong bows to no one. Czasem to ta najprostsza odpowiedź jest właściwa. Numer 9. Godzilla ma ziemię pod kontrolą. Dla serii byłby to nieco mroczny kierunek, ale kiedy tytani stąpają po ziemi, wszystko jest możliwe. W Godzilla 2 Król Potworów dowiedzieliśmy się, że tytani, szczególnie Godzilla, odegrali historyczną rolę w utrzymaniu naturalnej równowagi na ziemi. Ich destrukcyjne sposoby mają cel uzdrowienia. They are part of the Earth's natural defense system, a way to protect the planet, to maintain its balance. We wspomnianym filmie ekoterroryści próbowali manipulować chodzącymi siłami natury, by doprowadzić do rekalibracji. Plan się nie powiódł, ale co jeśli Godzilla nie potrzebował zachęty? Co jeśli poczuje się zmuszony do powstrzymania lekkomyślności ludzkości na własnych warunkach? To wyjaśniłoby jego zwrot przeciwko dużym miastom. Numer 8. Władza deprawuje. Mówią, że władza absolutna deprawuje absolutnie. Co jeśli Godzilla pozwolił, by woda sodowa uderzyła mu do głowy? Nie mówimy tu o ego w takim typowym ludzkim sensie. Jako samotny tytan, Godzilla był raczej zadowolony z pływania po morzach, relaksu w swoim królestwie pustej ziemi i bycia w dużej mierze nieobecnym królem. That's why he returned here. He's feeding, regenerating. This is his home. Ale co jeśli tytani masowo wstający z hibernacji obudzili w nim coś bardziej pierwotnego? Czy skłonienie tytanów do złożenia mu pokłonu mogło wywołać coś od dawna uśpionego w Godzilli? A może to chęć przywrócenia ziemi do prehistorycznego stanu, by mógł chodzić gdzie tylko zechce? Numer 7. Godzilla Junior. Patrząc, jak poważne jest uniwersum Monsterverse, to trochę dziwna teoria. Franczyza wydaje się nie nadawać się do przyjęcia punktu widzenia syna Godzilli. Jednak kolejny Godzilla mógłby załatwić temat rozmiarów w Godzilla kontra Kong. Gdy ostatnio ich widzieliśmy, Godzilla i Kong byli w zupełnie innych kategoriach wagowych. Godzilla był około 4 razy wyższy od Konga. Rozumiemy, że mógł urosnąć, ale czy aż tyle? Kong's the last of his kind, but he's still growing. And you better hope he does. As the Iwi say, once Kong goes, then the big one comes up. And it's good night, Irene. To doprowadziło do wielu spekulacji wśród fanów, co zrozumiałe. A co jeśli Godzilla siejący całe to spustoszenie nie jest tytanem, którego znamy, ale młodszym, mniejszym przedstawicielem tego samego gatunku? To mogłoby wyrównać szanse na polu bitwy. We'll take it. Numer 6. Godzilla i Kong kończą starożytną wojnę. To nie jest tylko teoria fanów. W zwiastunie pojawia się kilka wymownych kwestii. The myths are real. Yeah.
the war. Come on! And they're the last one standing. I keep reaching for greatness because I'm built from... Jednak przy tak niewielkim kontekście ta starożytna wojna może pociągać za sobą wiele rzeczy. Jak opisano w komiksach Wyspa Czaszek, narodziny Konga, wiemy, że rodzice Konga zginęli z rąk czaszkołazów. Kong został jedynym w swoim rodzaju. Ignorując poprzednią teorię, mamy powody, by wierzyć, że podobnie było z Godzillą. Dawno temu te dwa gatunki prawdopodobnie stanęły do walki o tytuł ziemskiego tytana Dominatora. Kiedy Kong został na Wyspie Czaszki, zapanował pokój. Ale jeśli ludzkość zmusza go do wejścia do współczesnego świata, gra toczy się dalej. Numer 5. To koniec franczyzy. A przynajmniej franczyzy, jaką znaliśmy. The mass extinction we feared has already begun. And we are the cause. Jest pewna kwestia, o której wiele razy mówiono na Reddicie i nie tylko. Mimo że filmy przez dekady nazywały go King Kongiem, władcy Wyspy Czaszki rzadko, jeśli w ogóle, przypisuje się ten tytuł w Monsterverse. Kong's a pretty good king. Keeps himself mostly. Czyżby ludzie z Warner Bros. I Legendary odkładali tę koronację? Nawet jeśli Kong i Godzilla zjednoczą się, by pokonać większe zagrożenie, widzieliśmy już, że Godzilla ma swoje limity. A co, gdyby w jakiś sposób energia Godzilli doprowadziłaby do jej upadku? Król Potworów dokonałby wielkiego poświęcenia w walce i tym samym przekazał tytuł króla właśnie Kongowi. Numer 4. Seryjny zabójca tytanów. Godzilla jest obecnie królem i wydaje się całkiem życzliwą odmianą. Long live the king. Choć szybko ustawia do pionu agresywnych tytanów, nie wiemy, co by zrobił, gdyby coś zaatakowało jego braci. Czy król stanąłby w obronie Rodana lub Metiusala tak jak w przypadku ludzkości? Przez to wielu fanów zastanawia się, dlaczego Godzilla miałby nagle uderzyć. Czy mógłby polować na niezidentyfikowane zagrożenie, które zabija innych tytanów? A jeśli Kong, nieznany i niepodporządkowany tytan, nagle się pojawi, czy Godzilla nie potraktuje go jako zagrożenie? Być może szykuje się polowanie, w którym do końca nie będzie wiadomo, kto był zwierzyną, a kto drapieżnikiem. Numer 3. Orka Mark II. W Godzilla 2 Król Potworów dr Emma Russell zaprezentowała ciekawą technologię. Orka pozwoliła jej komunikować się z tytanami w prymitywny sposób. Jak szybko się jednak przekonaliśmy, jej zastosowania były nieco ograniczone. Komunikacja to jedno, prawdziwa kontrola to coś zupełnie innego. Co jeśli ktoś weźmie koncepcję dr Russell i ją ulepszy? Orka Mark II mogłaby pozwolić temu, kto wciska przyciski, w pełni kontrolować zachowania tytana. Po wydarzeniach z poprzedniego filmu każdy złoczyńca choćby z połową mózgu będzie wiedział, że jeśli kontrolować tytana, to Godzilla. So you'd want to make Godzilla our pet. Numer 2. Godzilla celuje w bazy organizacji Apex. Apex był roboczym tytułem Godzilla kontra Kong. Teraz fani uważają, że była to główna wskazówka dotycząca fabuły filmu. Z tego co wiemy do tej pory, Apex to tajemnicza organizacja, która bardzo interesuje się tytanami. W zwiastunach Godzilla kontra Kong żadna ze znajomych twarzy nie może zrozumieć, dlaczego Godzilla zwrócił się przeciwko ludzkości. Ale co jeśli nie celuje w przypadkowe miasta, a raczej w konkretne cele ukryte w skupiskach ludności? Cele, które bez wiedzy mas pracują nad kontrolą lub zniszczeniem jego i innych tytanów. Jeśli teorie są prawdziwe, Apex będzie prawdziwym złoczyńcą tej historii. These are not monsters. They are animals rising to reclaim a wall that was once theirs. It almost sounds like you're protecting them, Dr. Serizawa. Każdego tygodnia czekają na was nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco. Numer 1. Mechagodzilla w przebraniu. Opis twitterowego konta organizacji Apex brzmi: nieprzewidziane okoliczności w nowej erze potworów. Połączcie to z łatwym do przeoczenia momentem ze zwiastuna Godzilla kontra Kong, a wasze myśli pójdą w stronę Mechagodzilli. Mechagodzilla!
Jakie inne rozwiązania może zaoferować społeczność naukowa niż stworzenie maszyny o rozmiarach porównywalnych do rozmiarów tytanów? And as human beings, we're considered the apex predator, but only because like smaller animals can't feed on us because of weapons and stuff, right? Fani spekulowali, że Godzilla tak naprawdę nie stał się zły, ale jest zastępowany przez robota bliźniaka. Pomyślcie, Apex zmienia Godzillę w złoczyńcę, by następnie wkroczyć jako zbawiciele ludzkości. Teoria nieco pokręcona, ale z drugiej strony mogłoby być naprawdę ciekawie. Who bows to who? Nobody gonna stop for me. Kong bows to no one. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wbijajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.